Główne zastosowanie kwasu hialuronowego w urologii estetycznej w klinice Pawlikowskiej ma na celu zwiększenie objętości penisa, zwiększenie jego obwodu, długości w stanie relaksacji. Przez to zwiększają się doznania podczas stosunku seksualnego. Kolejnym zastosowaniem kwasu hialuronowego w urologii estetycznej jest powiększenie żołędzi penisa, czyli jesteśmy w stanie osiągnąć większe rozmiary żołędzi, przez co zwiększyć też powierzchnię stymulacji podczas stosunku. Drugim zastosowaniem w obrębie żołędzi jest, poza powiększeniem jej obwodu, również wydłużenie stosunku seksualnego. Zabieg powiększenia penisa przy użyciu kwasu hialuronowego jest bardzo prostą procedurą, mało inwazyjną i trwa od 5 do 10 minut. W przypadku kwasu hialuronowego podanego w trzon penisa możemy spodziewać się efektu trwającego od roku do dwóch. Natomiast jeżeli chodzi o kwas hialuronowy podany w żołądź penisa, dzięki zastosowaniu preparatu Nuvia, który jest dość twardy, możemy również ten kwas podać dość płytko, dzięki czemu efekt może trwać nawet 1,5 roku.